podziękować Ogierdowi za to zaproszenie tutaj i może taka dygresja. Ja Ogierda poznałem 2 lata temu, jak przenosiłem się z Korei Południowej do Polski. Byłem przedtem, znaczy to była historia jest taka, że byłem w Kolbuszowie dziekanem, gdy powołałem wydział, na miejscowy wydział biotechnologii, później wyjechałem do Korei Południowej, byłem profesorem na jednym z czołowych uniwersytetów południowo-koreańskich, a później z powodów osobistych musieliśmy wrócić. I tak los nas zetknął. Zazwyczaj tego typu spotkania przypadkowe zawsze spotykają, te, prowadzą do spotkania interesujących ludzi. Takim człowiekiem jest Olgier, który zaraził mnie dom na Rodzikłowi, który zaraził moją żonę. Ja powiem szczerze, ja za bardzo nie uprawiam Nordic Walking, bo jestem typem człowieka silnego fizycznie. Swego czasu giełem pieniądze w zęba. Więc nie potrzebowałem tego drogi. 5 złotówki. Nie, prawie 5 złotówki. Dzisiaj, nie dalej jak wczoraj, wycisnąłem 135 kg, więc po prostu bawią mnie sporty siłowe. Natomiast z punktu widzenia zawodowego Nordic Walking mnie zainteresował jako sposób na życie, powiedzmy to na wygodne życie, na podniesienie zdrowotnej jakości życia. Na czym polega ta zdrowotna jakość życia? Otóż jest to wszystko, co jest związane z tym, jak się Państwo czujecie. Wstajecie rano, ładne słońce świeci, jest miło, dobrze się czujecie. To jest właśnie ta zdrowotna jakość życia. Dobrze, więc tytuł wykładu jest Nordic Walking równa się zdrowie i to jest prawda. Kim jesteśmy? To niestety troszeczkę jest za słabe światło, ale ten gościem mi trochę Roberta przypomina, nie? Powinieneś w Hollywoodzie chyba grać. Boję. I kim jesteśmy? Proszę Państwa, więc tutaj jeszcze nie dodałem Zbyszka Osowskiego, wspaniały człowiek. Zaczniemy tutaj od Ogierda. To jeszcze nie przypomina Roberta. I tak mamy, proszę Państwa, zdjęcie tu z Polski. To jest drugie zdjęcie z mojej żony z południowej Afryki. I trzecie moje z kolei, to jest nasz team, plus jeszcze Zbyszek Osowski. Niestety nie miałem zdjęcia, ale dzisiaj też nie dostarczył. My się tym Nordic Walking zajmujemy dokładnie od 2 lat. Już mamy pewne osiągnięcia w tym zakresie naukowe. Próbujemy te publikacje teraz je opublikować. Chyba już jedna będzie we wrześniu w druku. I wiemy już, że Nordic Walking działa. Oczywiście można nam zarzucić, że inne sporty, inne typy aktywności ruchowej też działają. Ale dlaczego Nordic Walking, to za chwilę wyjaśnię. Proszę Państwa, co oferujemy? Można to nazwać snem, zamianę z fiony, tak? Z fiony na fionę. Ale rzeczywiście, my to możemy zrobić. Proszę Państwa, to nie jest taki wielki problem. Zamienić, znaczy tak, jest chirurgia plastyczna, że można raszkę zamienić na niszkę. Natomiast, proszę Państwa, sport to jest naprawdę sposób na podtrzymanie wyglądu, zdrowia. I przede wszystkim zatrzymania procesu starzenia się. Chyba o to chodzi. Wykład jest skierowany w większości do kobiet. Proszę Państwa, ja powiem dlaczego. Bo tam jest najwięcej pieniędzy. Zgadza się? Kobiety wydadzą wszystkie pieniądze, żeby być ładne. Więc dlatego wykład jest skierowany do kobiet. Proszę Państwa, są dwie metody walczenia, czy dwa też podejścia, jak walczyć z wiekiem biologicznym. My musimy najpierw wiedzieć, z czym walczyć. Żeby wiedzieć, z czym walczyć, to tworzymy sobie różne dziwne modele matematyczne. To jest część mojej pracy. Więc tu mamy proces starzenia się i teraz tak, możemy sobie stworzyć jakiś proces matematyczny i rzeczywiście ten model matematyczny nam może powiedzieć, na co powinniśmy zwracać uwagę. Jednym z takich osiągnięć tych modeli matematycznych jest to, że w wieku starszym powinniśmy ograniczyć konsumpcję białka. No a dlaczego? Bo białko w czasie rozkładu procesów katabolicznych tworzy mocznik, a mocznik nam niszczy nerki. A jak nam się niszczą nerki, proszę Państwa, się nam pojawia nadciśnienie. Jak się pojawia nadciśnienie, to mówiąc krótko, można szlak trafić. No i po zabawie. Drugie podejście, biochemia. Proszę Państwa, całe spektrum środków, większość z nich niedostępnych dla normalnych ludzi. Oczywiście, jak wiadomo, gdzie kupić, co kupić i jak grać, to można bardzo szybko, ładnie wyglądać. Natomiast my jesteśmy, w jakimś zakresie mamy możliwości ingerowania w ten zakres biochemiczny poprzez odżywki. Proszę Państwa, może tak. Teraz tak, dlaczego jeszcze u kobiet? U kobiet pojawia się taki proces, który nazywa menopauza. On się pojawia między 40 a 60 rokiem życia. To jest związane z dużymi zmianami
i psychologicznymi, i fizjologicznymi, pojawiają się choroby kardiowaskularne, czyli nadciśnienie. Pojawiają się, może się pojawić choroba Alzheimera, może się pojawić rak piersi. Proszę Państwa, też jest taka nowa moda. Odkryto gen raka piersi. Chyba Angelina Jolie wpadła na ten kretyński pomysł, że ona sobie zniosła dwie piersi. No ona sobie może ten numer zrobić, bo ją stać na implanty. Natomiast normalnego człowieka na to nie stać. I to jest wcale nie powiedziane, że jak ona sobie wycięła te dwie piersi, to ona tego raka nie dostanie. Żeby było śmieszne. Ona może i tak to dostać, wystarczy, że jedna komórka gdzieś się tam zapamięta. Więc to trzeba uważać. Ale my mamy sposób na to. Sport. Proszę Państwa, nie jest to złoty środek, nie jest to rozwiązanie na wszystko, ale pomaga. I teraz jakie mamy te zmiany menopauzalne? Depresja, obniżenie aktywności fizycznej. To jest bardzo ważne. Przechodzimy gdzieś koło wieku 30, około 30, nie? Chyba się zaczyna już tak, taki człowiek starzeć. Bo ja tutaj dostanę depresję. Nie, no w zasadzie to się ma tyle lat, na ile się czuje. Ale, proszę Państwa, obniżenie, ale teraz tu mamy sprzężenie zwrotne. Depresja, obniżenie aktywności fizycznej. Zazwyczaj obniżenie aktywności fizycznej jest związane z depresją i depresja wpływa na obniżenie aktywności fizycznej. I teraz tak, jeżeli będziemy w stanie kontrolować to nasz poziom aktywności fizycznej, na pewno będziemy w stanie kontrolować poziom depresji. Tylko broń, Panie Boże, nie próbować zostać od razu zawodowcem. Bo wtedy na pewno będziemy mieć depresję, bo nie mamy szans po prostu przeskoczyć naszych podstawowych parametrów fizjologicznych. Musimy wejść na tak zwane wyższe obroty. Następny punkt, który musimy podjąć. Obniżenie poziomu estrogenu. U kobiet związane jest to, proszę Państwa, z tak zwanym hot flashem, czyli jakieś tam napady gorąca. I teraz tak, następna historia. Są publikacje, które twierdzą, że powinno się wprowadzić tak zwany hormone replacement therapy, czyli po prostu się dostarcza estrogen. I wszystko fajnie. Kobiety się fantastycznie czują, są piękne, młode dalej i pięknie. Ale są publikacje, które wykazują, że ten hormone replacement therapy powoduje zwiększenie ryzyka raka piersi. No i się zaczynają schody. Jak to rozwiązać? A, bo mamy rozwiązanie na to. I następne, niekorzystne zmiany poziomu lipidów w krwi. Znaczy, to zależy co kto lubi, nie? Znaczy, ja nie wiem kto ma depresję tutaj, bo ja mam depresję jak na to patrzę, a ona... Ale ona na tym zarabia pieniądze, tak jak wygląda, więc chyba nie ma depresji. Ale ile lat? To nie wiem. No wygląda na 20 lat, nie? Dobrze, proszę Państwa, gdzie iść? Czyli wiemy, że wraz z wiekiem pojawiają się problemy zdrowotne. Czyli jeszcze raz. Depresja powiązana z obniżeniem aktywności fizycznej. Obniżenie poziomu estrogenu. No i trzy, niekorzystne zmiany lipidów. Co zrobić? Możemy trenować. I tu mamy wykres, przepraszam, niektóre slajdy są po angielsku. Mamy tak. Trenujemy, odpoczywamy. Trenujemy, odpoczywamy. Trenujemy, odpoczywamy. Taki standardowy trening interwałowy. Wszyscy to robią. Tak? Tylko teraz pytanie. W jakiej częstotliwości i jaki typ sportu? I proszę Państwa, i tutaj dojdziemy właśnie do tego, dlaczego robić sport. Otóż okazuje się, że uprawianie sportu, który sprawia Państwu więcej satysfakcji psychicznej, daje lepsze rezultaty. Jeżeli ktoś na przykład, ja bardzo nie lubię grać w bilardo, nigdy nie trafiam w bilę, nie? To wiadomo, że wyjdę po tym sporcie zestresowany, koledze oko mogę wybić tym kijem. Więc to nie ma sensu uprawianie tego sportu. No można grać w brydża, też nie wiem, czy będzie to najlepszy sport. Można uprawiać inne aktywności fizyczne, tak jak na przykład kolarstwo. No fajnie, piękny sport. Tylko proszę Państwa, koszt. Dobry rower kosztuje chyba ze 2000 euro. Nie ma, uczciwie mówię, ja jeździłem dość dużo na rowerach. Nie kupujemy dobrego roweru, w ogóle nie kupujmy. Wierchowinę wyrzucić, to wszystko z Tesco, to wziąć od razu, sprzedać na biedne dzieci, gdzieś tam oddać do Chin i tak dalej, z powrotem niech to wezmą. Bo to po prostu nie ma sensu. Albo kupujecie sprzęt, który jeździ, z czołówki, albo w ogóle nie kupujecie.
Następny. No można się bawić w wyślarstwo, no ale to trzeba mieć też parametry. I do tego liczę łódkę. To można. Lub można się bawić nordic walking. Proszę Państwa, przede wszystkim, co zachęca, co mnie porwało do tego sportu? Przede wszystkim widowiskowość. Dwa, że masz, czyli de facto połączenie tego walking, czyli chodzenia, z narciarstwem nordyckim, tak? Biegowym. Proszę Państwa, macie podwójną korzyść. Okazuje się, może nie będę tak, ale okazuje się, że nordic walking rzeczywiście lepiej działa niż chodzenie czy bieganie. Zwiększa maksymalną objętość tlenową. Daje lepsze rezultaty w zakresie obniżenia niekorzystnego poziomu lipidów. No i dlatego nordic walking. I teraz ja Państwu pokażę wyniki. Aha, jeszcze jedną rzecz. I odżywki. Proszę Państwa, teraz tak. Ja tutaj dostałem taką torbę. Od razu. Proszę Państwa, szkoda, że okna są otwarte, zamknięte, bym wyrzucił to przez okno, tak szybę zbiję. To się nie, tego nie ma prawa być na Waszym stole. Jak chcecie wyglądać, to jest apagę satana, z tego nie ma. Proszę Państwa, jest się tym, co się jest. Czyli mówiąc tak już bardzo kolokwialnie, jesz jak świnia, wyglądasz jak świnia. No tak to jest. Czyli musimy zbalansować naszą dietę. No to widać, że tu ta panienka jest bardzo dobrze zbalansowana przy diecie. Nie wiem dokładnie jak to balansuje. Na pewno za jakiś lat nie będzie tak wyglądała. Ale teraz tak. W związku z tym, że Państwo uprawiacie nordic walking aktywnie, są metody podniesienia Waszej wydajności w czasie powiedzmy tego treningu, w czasie marszu, jak również rekuperacji, czyli odpoczynku. Proszę Państwa, ostatnio to akurat Robert chyba sprzedaje nawet odżywki. Jest coś takiego, się pojawiło silk amino acid. To są białka, które są produkowane, bierze się jedwab, zwykły jedwab z jedwabników. Ten jedwab się hydrolizuje. To bardzo prymitywnie się robi, bo to się polewa kwasem solnym, tak naprawdę się podgrzewa, następuje hydroliza, później się to czyści. I dostajemy kawałki peptydów i proszę Państwa, one wpływają na podniesienie naszej wydajności fizycznej. Naprawdę, to działa, bo mamy ostatnie wyniki. No tak, i wtedy możemy osiągnąć lepsze wyniki. Czyli wziąć sobie taką dawkę 30 minut przed treningiem i naprawdę się będzie wygodniej szło. Ale jest jeden problem, że jak podnosimy naszą aktywność fizyczną, zaczynamy niszczyć nasze mięśnie, bo to zawsze tak jest. Tutaj musi być ten okres rekuperacji. I teraz do tego ja dołożę, proszę Państwa, tak zwane BCAA. To są tak zwane branching aminoacid, które są specjalne aminokwasy, które są rozgałęzione i one powodują szybką rekuperację mięśni. Czyli te mięśnie szybko wracają do stanu początkowego. Proszę Państwa, tymi dwoma orzeszkami możemy sobie pomóc w treningu, bo chodzi teraz tak. Jaka jest idea treningu? Idea treningu jest taka, nie żeby pójść na trening, tylko coś, żeby z tego treningu mieć. No chyba, że się chodzi na brydże, nie? Z kolegami i się kończy w pamięć. No to jest całkiem co innego. Tu wychodzimy z jakimś konkretnym celem. Wychodzimy, chcemy i każdy z nas, i podejrzewam, że po to robimy, że każdy z nas chce po miesiącu widzieć jakieś wyniki. Chce lepiej wyglądać, chce więcej przejść, chce być silniejszy, ładniejszy, inteligentniejszy od tego nie będzie. Chyba, że po mental nordic walking. I dlatego, proszę Państwa, ja serdecznie zachęcam do brania wszelkich odżywek, mam na tych trochę. To jest też baton białkowy i wszystko, tylko jeszcze jedna rzecz. To nie zastąpi diety. To jest pomożenie diety. Czy sprawa jasna? Nie. Bo sobie Państwo krzywdę zrobicie. Jak przejdziecie tylko na odżywki, to w ciągu miesiąca Pan spadnie, powiedzmy to nazwijmy to libido, mogę Wam się dać do wszystkiego. Musi być normalna dieta. Dieta o ograniczonej ilości tłuszczu, nie pakować się za dużo tłuszczu, ale tłuszcz też musi być. Raz w tygodniu możecie nawet sobie kawałek pizzy zjeść. Nie bronić się przed tym. Dobrze, jedziemy dalej. Witaminy. Proszę Państwa, niezbędna rzecz do treningu. I teraz musimy sobie popatrzeć na witaminy. Mamy dwa typy witamin. Przepraszam, że niestety tak słabo widać. Mamy witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach i te, które są rozpuszczalne w wodzie. Teraz, kiedy trenujemy? Musimy bezwzględnie uzupełniać zapas tych witamin, które są rozpuszczalne w wodzie.
Bo w czasie treningu, jeszcze jedna rzecz, pić dużo. Dobrze? Swego czasu, lat temu 30, jak ja trenowałem zawodowo, to nam zakazywano pić. W końcu ja dostałem kamicy nerkowej, lekko wyszedłem z życiem, bo było tak, że to musi się odchłodnić, musi być sprawny, silny, gotowy, gdzie to trudnia baronu. I proszę Państwa, z tego w zasadzie nic nie wychodziło. Zmiana, nastąpiła całkowicie zmiana idei treningu i teraz wiadomo, że trzeba pić. Chodzi o to, żeby mieć cały czas przepływ płynów. Ale jak pijemy, to się odwadniamy też. Wypacamy, oddajemy mocz. No i wtedy uzupełnić witaminy, te, które są spuszczone w tłuszczach. Najważniejszą witaminą, naprawdę, to jest witamina C. I teraz, proszę Państwa, jest następna rzecz. Te witaminy C możecie Państwo spokojnie brać, ale do 4 gramów dziennie. Naprawdę się tym można... 4 tabletki tysięcznie. Możecie spokojnie wziąć. W dzień treningu nie ma najmniejszego problemu. Poza tym nie ma takiej potrzeby, ale w ten dzień, który trenujecie, naprawdę wziąć i się nie... Wziąć jedną, czy tam dwie przed treningiem, dwie po, żeby uzupełnić ten zapas. Jak się naprawdę pocicie. I chodzi o 1000 procent zapotrzebowania, ile będzie tego rocznego. Tak. Po prostu... Normy mówią 1000 maks. Nie ma żadnych norm, to jest właśnie najważniejsze. Proszę Państwa, teraz tak, a propos norm. Tutaj Ogier bardzo fajną rzecz poruszył. Norma. No, skąd się pojawiały normy? Więc tak, jest coś takiego, to się nazywa HEINZ, National Health Institute. Jest bieseda w Stanach, prowadzone badania są. I oni sobie zrobili badania i wyszli tak, że normalny człowiek powinien jest chyba, żebym nie skłamał, 0,8 grama białka na kilogram masy ciała, jakiś tego typu. Ale to jest, proszę Państwa, dawka głodowa tak naprawdę. To jest to, żeby nie mieć, żeby nie wpaść w depresję, żeby nie mieć katabolizmu mięśni. To jest ta norma. Natomiast w tym samym czasie ludzie, którzy trenują, biorą tego białka 4 razy więcej, albo i 5, albo i 10. Także broń Boże, na normy nie patrzeć. Normy są zależne od tego, jak jemy, ile trenujemy, ile pijemy, gdzie jesteśmy, czy pani papierosy, pijemy wódę, whisky, piwo, bo to już też jest co innego. Jak będziemy piwo pili, będziemy mieli troszeczkę inne zapotrzebowanie na witaminę. Więc proszę nie patrzeć na żadne normy. Musicie Państwo to, musicie dopasować do siebie. Ja Wam mówię maksymalną dawkę, bo możecie nawet wziąć 5 gramów. Też w porządku. Nie ma problemu, ale w dzień treningu, poza dniem treningu, to i tak nie ma tej utylizacji tego substratu, więc to nie ma sensu. Witamin jest od metra i trzy ciut. Ja o paru opowiem jeszcze za chwilę. Chodzi tutaj o to, że wypadzasz, że ona po prostu znika. Poza tym przy stresie, proszę Państwa, teraz tak, jeszcze jeden czynnik. Czy Wy idąc na trening jesteście zestresowani? Ja na przykład, jak biegałem zawodowo ciężary, to były. I w tym momencie ja potrzebowałem też więcej od razu witamin, bo stres naprawdę żera witaminy, wypala. I jeszcze dodatkowo jedną rzecz, którą Państwu muszę podać, bo Państwo wszyscy na pewno nie pracują, nikt nie jest milionerem. No, Ferrari nie widziałem tam nigdzie, więc... Proszę Państwa, przy normalnej pracy my jesteśmy skazani na stres. To jest nieuniknione. Nawet jak ktoś jest milionerem, to też ma stres. I teraz stres, nie wiem jakie są biologiczne podstawy tego o czym opowiem, ale stres powoduje to, że my zamiast palić tłuszcze i palić cukry, my zaczynamy palić białka. Ludzie zestresowani są zawsze otyli. Zawsze. Więc teraz w przypadku podwyższonego stresu, my zamiast utrzymywać naszą maszynę, my wyglądamy mniej więcej tak samo przez jakiś czas. Tylko zaczynamy spalać nasze mięśnie, następuje katabolizm mięśni i zostaje na to miejsce się pojawia tkanka tłuszczowa. Czyli tak w sumie i zgadzam to wyglądamy w tych samych gabarytach, tylko że się zamieniamy w kupę słoniny. Taka jest rzeczywistość. I teraz proszę Państwa, tutaj, żeby ten stres kontrolować, można go w pewnym momencie, oczywiście najlepiej mieć fajną pracę albo wygrać totolotka, ale można to też modulować witaminami. Jednym ze sposobów, tak jak powiedziałem, jest witamina C, która wpływa na poziom stresu. Drugim witaminą jest witamina B12. No niestety B12 chyba jest na receptę, a można gdzieś zawsze przemycić. Są różne preparaty, które mają trochę tej witaminy. Ja, proszę Państwa, jak Państwu coś pokażę. Tu patrzymy na zmianę witaminy A na przykład. Pokreślmy menopauzalnie, jak się kobiety starzeją, które nie trenują. I tak, czy potrzeba nam uzupełniać witaminy A? Nie potrzeba, ona rośnie z wiekiem. Następne. Witamina B12 potrzeba, a widzicie, ona w zasadzie, im jesteśmy starsi, tym mamy więcej stresu. W ogóle starość to jest stres.
I poziom witaminy B12 jest stały, więc przy tym B12 trzeba będzie uzupełniać wraz z wiekiem. Witamina C leci nas w dół. Im jesteśmy starsi, tym jej coraz mniej mamy w swoim krwiobiegu. Trzeba będzie uzupełniać ten poziom witaminy C. To są, proszę Państwa, badania już opublikowane. Poziom witaminy D. Wydaje się, że trochę wzrasta, natomiast w rzeczywistości my wraz z wiekiem jesteśmy podatni na osteoporozę, osteopenię i osteoporozę. I witamina D powinna być bezwzględnie uzupełniana. Ale proszę Państwa, jeden ze sposobów uzupełnienia tej witaminy D to jest założyć sobie bikini i iść sobie tutaj na plaży, położyć się na słoneczko. Ale jeszcze mam inny numer, że na przykład największy deficyt witaminy D jest u Arabów, a mają słońce bardzo dużo. No właśnie tu jest cały mix. Wszystko trzeba wziąć. Ale zachęcam, naprawdę plaża, odpoczynek i to jest najlepszy sposób na uzupełnienie tej witaminy D plus jeszcze jakieś preparaty. Witamina E, która powoduje, swego czasu mówiło się, że powodowała krótkowzroczność, ona wzrasta, więc to są bajki. Nic takiego nie ma, nie trzeba w ogóle witaminy E podbierać. I teraz tak, co wykazali, ja podsumuję to. Co wykazali badania naukowe? Raz oceniać z procesem starzenia się powinniśmy rozważyć suplementację witaminą A, ale tylko powinniśmy. To zależy jeszcze od osoby. Nie ma potrzeby suplementacji witaminą E. W nielicznych wypadkach powinniśmy podjadać, tak powiem, witaminę B12, ale to jest w tym momencie, dlaczego ja chcę mniejszyć, jak mamy stres. Naprawdę przy każdym... Ktoś z Państwa ma heksenschuss? Połamał Was kiedyś? Nie? Fajna sprawa. Ale jak leczyć heksenschuss? Bo ja lekarze dają jakieś głupie... No teraz w ja zapomniałem, ma piwo czy jakieś. Zwyczajnie zaszczyt witaminy B12 i pójdzie. Tylko żaden skurczybyk nie chce tego dać. A dlaczego? No bo facet się wyleczy, nie przyjdzie więcej. Tu jest ten problem. Z tego co wiem, weganie muszą też suplementować. Co? Weganie muszą B12 tak suplementować, bo w diecie nie mają praktycznie wody. Zgadza się. Teraz bezwzględna potrzeba suplementacji witaminą D wraz z procesem starzenia się. Róbcie to. Ale i teraz jeszcze jedną rzecz, ja już taki skok zrobię żarnie. Wrócę do tego bungee pump. I tu, proszę Państwa, wchodzimy. Bo mamy problem. Witamina D przeciwdziała osteoporozie. A jak możemy przeciwdziałać jeszcze osteoporozie? Obciążeniem. No, ruchem. Tylko proszę Państwa, ten ruch musi być odpowiednio dobrany, muszą być obciążenia. Akurat Olbiet pokazał mi, chyba to było 2 miesiące temu, czy 3 mnie przygoni, trochę jak mnie zaczęło wszystko boleć. A 10 minut mi tylko dał taki zestresował na 10 minut tymi kijkami. I to, proszę Państwa, jest jeden ze sposobów zapobiegania osteoporozie. Jest, bo macie, już macie ruch i macie już wysiłek fizyczny. Samo chodzenie, tak jak tutaj tu Olek poruszył, to jak, ja też to widzę na ulicach, ktoś wychodzi z tymi kijkami, ten kijek to tak ciągnie, jak trafik chodzi za mną i ten kij tak się ciągnie, to nie ma sensu. Znaczy sens ma, no bo jest ta potrzeba wyjścia, nie, na zewnątrz. Ale jeżeli mówię, robić coś z celem, czyli ten bam. Naprawdę jest, to jest idea bardzo dobra. Bo jest, jak ja już poczułem, a ja trochę siły w rękach mam, to naprawdę działa. I teraz my musimy uruchomić ten aparat. Proszę Państwa, najzabawniejsze teraz tak, wraz z wiekiem, to zależy jeszcze od pracy, ale bardzo szybko następuje deterioracja tej obręczy barkowej, bo my mamy w większości pracy jakąś siedzącą. Coś tam. Chyba, że ktoś pisze na maszynie, ale takie jest sprzed 200 lat, nie, to wtedy tam nie wiem, się namacha. Na normalnym komputerze to nie ma możliwości, więc następuje naprawdę degeneracja tych mięśni. Tym samym jak następuje obniżenie siły fizycznej mięśni, następuje też degeneracja stawów i następuje osteoporoza. To się wszystko miesza razem ze sobą. Więc to jest bardzo dobry pomysł. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Cały czas powinniśmy monitorować BMI, czyli indeks masy ciała i WCAW w pasie. I teraz jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, ten indeks masy ciała to jest w zasadzie waga przez wzrost, ale to jest bajka. Bo wszyscy, którzy są na przykład dobrze zbudowani, mają bardzo zły indeks masy ciała. Teraz tak, WC w pasie, nie? No to zależy, to ile się pije tego piwa, ile się... To są rzeczy względne. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Państwo chodzicie na siłowniach i tam są te takie do pomiaru impedancji, nie? I tam wam powie, broń Panie Boże, nie używać tego, bo zawału dostaniecie. To wam zawsze pokaże, że albo macie WC za duże, albo wszystko coś wam tam jeszcze nie pasuje. To w ogóle nie działa. Najprostsza rzecz, jaką zrobić, uczciwie mówię, w ogóle się nie mierzyć.
Zostawić to. Wziąć to, przepraszam, w cholerę to wyrzucić wszystko. Ważne, żebyście wy się dobrze czuli. Jeżeli chcecie ćwiczyć na widok, to stańcie sobie przed lustrem. To za 5 minut, to dosłownie ile? To 30 sekund to zabiera popatrzeć na siebie. No ale się człowiek zbrzydzi, albo powie, o kur, jak fajnie. No tak, tak jest rzeczywiście. Te wszystkie pomiary nie mają sensu. To się może mierzyć kulturysta, który idzie na zawody. Dla was to jest BMI wam się poprawi. Widzicie lekarza i dietetyk powie, pani Krysiu, poprawiło się pani BMI o 2 punkty. No i co z tego? A panią Krysię na drugi dzień szlak trafił, bo zawało ostatnio. No nie o to chodzi. Państwa, nieważne jakie macie parametry, ważne jest jak się czujecie, do tego się sprowadza. A to, żebyście się dobrze czuli, musi być powiązany, czyli właśnie ten sport, ruch, właściwie dobrany, z jakąś zdefiniowaną opcją, co chcecie osiągnąć. I odżywki. Proszę Państwa, teraz tak. To jest taki kompendium, to akurat moja żona zrobiła. Czy sport wpływa na podstawowe parametry fizjologiczne? To jest wszystko zebrane ze wszystkich publikacji na świecie, jakie w ogóle byśmy mogli znaleźć. I rzeczywiście wpływa. Ale następny myk. Dobrze, to pytanie tutaj. Myśmy to tak przeanalizowali, żona to napisała, ja sobie poczytałem, tak siadłem w pewnym momencie i tak się zastanawiałem. Mówię, wszyscy o tym BMI, 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 kurczę, albo BMW. I w końcu doszliśmy do jednego wniosku. To nie ma sensu. I wszyscy mówią tak, poprawić wydolność tlenową. No najlepiej się poprawia wydolność tlenową, jak się biega, nie? No ja mam kiepską, bo ja bardzo lubię papierosy i no w ogóle mnie to nie interesuje, powiem szczerze. Ważne, żebym się dobrze czuł. I rzeczywiście wam powiem, że ostatnie badania też wykazały, że ci co piją i palą, żyją dłużej niż ci co nie piją i nie palą. Ja wcale nie żartuję, bo wszyscy dostali jakieś 20 lat temu. Już powiem, znowu użyję kolokwialnego słowa, totalnego jogla na punkcie BMI. Będziemy ładni. Przede wszystkim skąd się wzięło to BMI? BMI się wzięło z Legii Cudzoziemskiej. Żeby wziąć faceta do Legii Cudzoziemskiej, to wymyślił jakiś, zapomniałem jego nazwisko, Bell, wymyślił sobie ten BMI. I oni tam szatkowali tych ludzi. Jak nie pakował się właściwie BMI, to nie szedł do Legii Cudzoziemskiej, nie przyjmowali. Bo wiadomo było, że gość w pewnych parametrach będzie miał lepsze osiągnięcia, on musi, tam nie ma czasu na trenowanie gościa, on dostał miesiąc tego biegania, a później karabin nie go zabiją. Więc nikt się nie będzie na tym odpływał. BMI jest przestarzałe, to już w ogóle nie działa. Więc i rzeczywiście ci, którzy walczą o to BMI, chcą być tacy piękni, mieć jeszcze o BMW, żeby walczą o tym BMI, ale BMI to w ogóle nie ma sensu. I oni umierają, bo zazwyczaj to są ludzie zestresowani, bo ciągle walczą z tym. Zaczyna sam ze sobą walczyć. Więc lepiej sobie wyluzować, poprawiać sport. Jak trzeba wypić, to wypić. Jak macie potrzebę zapalenia, to sobie zapalić. Jeszcze, ja mówię bardzo uczciwie, proszę Państwa, palenie nie powoduje chorób układu krwionośnego, tylko zwiększa ryzyko, a to jest zasadnicza różnica. Ktoś nie pali, też choruje, nie? Dokładnie, tylko zwiększa ryzyko, a czynniki ryzyka, proszę Państwa, to są dziecko w Nowym Jorku, jak się urodzi, to po tygodniu już tak jak ja się najaram 10 paczek papierosów. Biedne dziecko, nie? No, ale przecież Rysiu nie palił, no ale Rysiu ma płuca. Ale nie palił, no ale był w Nowym Jorku. Więc proszę Państwa, ale wracając do tego fałoklamacji. Co z tym zrobić? Nie walczyć o to. Dobrze się czuć. Jedna rzecz natomiast, która Państwu pomoże, to jest obniżenie tkanki tłuszczowej. Mamy coś, co się nazywa subcutaneous fat, to jest tutaj fat podskórny. Są dwie metody. To kosztuje tak, $2000 operacja plastyczna i można robić pod narkozą całkowitą albo tylko częściową. To gość wsadza rurkę i wysysa, to częściową, a jak nie, no to trochę tam więcej wysysa. Tylko czasami trzeba zdjąć to wszystko, wyszorować, po prostu wyciąć naciągając skórę, resztę obcinają, tam tuszywają i tak dalej. No i działa. I naprawdę się wszyscy lepiej czują. Ja widziałem wielu ludzi po tych operacjach. A drugi sposób to jest po prostu, proszę Państwa, znowu sport i dieta. Tylko ja uczciwie mówię, sportem i dietą nigdy nie załatwicie tego tak, jak załatwicie do operacji plastycznej. Z tym, że jest to tańsze, ale jak macie, i teraz wchodzi następny czynnik, jeżeli macie predyspozycje genetyczne, to rzeczywiście, i teraz znowu skok, możecie sportem tyle samo zrobić, co operacją plastyczną. Ja nie wiem, na oko to chyba w szpitalu, ale nikt nikomu nie powie, czy pan, czy pani ma zdolności genetyczne do palenia szybkiego tłuszczu. Natomiast jak nie spróbujecie, to nie będziecie widzieli.
Tylko jeszcze raz powtarzam, palenie tłuszczu nie polega na tym, że wy w ogóle zetniecie tłuszcz w diecie. Bo zacznie wam po prostu się tam wszystko fiksować w mózgu. My potrzebujemy tłuszcz. My potrzebujemy fosfolipidy. Nasze wszystkie tkanki, błony komórkowe są budowane z lipidów, więc my ten tłuszcz potrzebujemy. Dlaczego, no, jeszcze jeden czynnik, dlaczego pijąc alkohol głupiejemy? No dlatego, że alkohol rozpuszcza błony lipidowe, dlatego się człowiek zmienia się nam, powiedzmy, sprzężenie między komórkami nerwowymi. Ale te lipidy są cały czas potrzebne, więc broń Panie Boże, nie obcinać tego tłuszczu. Oczywiście nie jeść. Słucham? Także kieliszek i coś pustego, nie? Jakąś zagryzkę. No na pewno, tak. No właśnie chciałem powiedzieć, to broń Panie Boże wody i golonki. Nie? No nie. Nie. Bo to jest, nie, ale to jest taka bomba kaloryczna, to jest naprawdę... Przede wszystkim jakby możemy żyć cały dzień na kieliszku wódki, bo to wiadomo. Wziąć rano, pierdyknąć sobie i możemy jechać. Jak do tego dołożymy jeszcze golonkę, to już jest w ogóle super. Tylko wtedy tak mówię, będziemy wyglądać tak jak jemy. No, no tak to jest. No. Ale czy coś spala, to zupełnie. No, tak do końca. Dobrze, proszę Państwa, wpływ na wnikłowi. Tu niestety taki, to jest małe, bo to powinno być duże, ale jest małe. A jest małe, bo to blisko stoi ten rzutnik. Ale koniec to, Nordic Walking działa. Zrobiliśmy badania i on naprawdę działa. Tu są wyniki pokazania, to, czy tak, poprawiło się u kobiet BMI, poprawiło się stężenie HDL, obniżyło się LDL, czyli HDL to jest ten dobry cholesterol, LDL to jest ten zły. Proszę Państwa, przy tej samej diecie, więc u kobiet, które chodziły i nie chodziły, myśmy porównywali i te kobiety, które chodziły Nordic Walking, naprawdę się u nich poprawiło. Są badania, które wykazują, że Nordic Walking jest lepszy niż chodzenie, jeżdżenie na rowerze. Być może tu, proszę Państwa, wchodzi taki czynnik, że ten Nordic Walking, ten ruch wymuszony, ten kił powoduje to, że macie Państwo jakiś stały rytm, podejrzewam. No, ostatnia moja dyskusja z tym, z Olgierdem, ja mam nadciśnienie, Olgierd nie ma, no ale dlatego, że ja dźwigam ciężar, a Olgierd chodzi. I właśnie dzięki temu rytmowi, no ja u mnie obciążenia są bardzo, bardzo duże, ale są, to jest na 10 sekund do pół tony czasami. Natomiast Olgierd sobie chodzą, to pewnie pożyje dłużej niż ja, chociaż się też za niebawem przesunę do tego Nordic Walking. I proszę Państwa, tu jest właśnie ten czynnik. Teraz tak, rower. Fajnie, jak jest prosta droga, wszystko fajnie, jak umiemy posługiwać się, i teraz mamy jeszcze dobry rower, przerzutkami, to można te obciążenia dopasować. Natomiast tutaj rzeczywiście wchodzi ten czynnik tej systematyczności, tej rytmiki. On jest bardzo, bardzo ważny. Zresztą rytmika jest bardzo ważna przy każdym ruchu, przy każdym sporcie. Dobrze, może przeskoczymy dalej. I teraz tak, proszę Państwa. Ja mam jeszcze pytanie. Tak? Przewracając do witaminy C. Czy witamina C wpływa na spalanie tkanki tłuszczowej, czy nie? Tego nikt nie wie. Są teorie, że wpływa... Znaczy ja powiem tak, proszę Państwa, na badaniach na materiale ludzkim większość wszystkich badań to są oszukiwane badania. Uczciwie mówię. To, co się chce udowodnić. Dokładnie. Na przykład się pojawiły, jak już nie pamiętam, jakieś badania na... jakimś lekarstwem ostatnio, czy teraz zapomniałem, to wszystko było ustawione, Oxford to ustawił. Oxford nie dlatego ma takie miliony na badania, że bada, tylko dlatego, że robi mówiąc krótko przewały. No. Jeżeli chce się udowodnić, że jakiś lek będzie działał, bierzemy grupę ludzi, dajemy, z tej grupy ludzi wybieramy ten, który działa i mówimy, no działa, nie? To wiele było takich czynników, więc nie ma naprawdę dowodu. Nie jesteśmy w stanie zrobić takiego systemu badawczego, żeby to udowodnić. Ona może pomóc, bo jest antyoksydantem. Ale czy działa tak naprawdę, to no jedni będą pisali, że tak, inni, że nie. Na przykład pisze się, proszę Państwa, odnośnie odżywek. Już teraz tak abstrahując, brać przed czy po? Zawsze jest przed czy po, nie? Więc jedni twierdzą, że przed. Czy najlepiej się bierze aminokwasy, hydrolizat aminokwasowy 30 minut przed. Ale ja na przykład jak wezmę aminokwas hydrolizatowy 30 minut przed treningiem, to mi żołądek nie wytrzyma. No więc muszę wziąć po treningu i to są tego typu czynniki. Bo znowu, że jak mamy, weźmiemy to pod przed treningiem, to pojawia nam się poziom wolnych aminokwasów we krwi większy i one są łatwiej utylizowane. No to w teorii i w paru publikacjach to się zgadza, natomiast w praktyce zależy od Państwa żołądka. I to musicie Państwo już dopasować. Dobrze, teraz tak, wiemy, że odpowiedzi na ćwiczenia zmniejsza nam się BMI. Ono się musi zmniejszyć. No bo jak się zmniejsza na przykład WC, czy z
spada poziom planki tłuszczej, to będzie musiał być mniejszy. Czy WC, ten Wasting Offensive, obwód w pasie się zmienia? Nie. Odpowiedzi na czynienie się nie zmieni. On się zmieni tylko w odpowiedzi na dietę. Wierzcie w bajkę, że jak pójdziecie i pobiegacie do lasu, czy pochodzicie, to od razu będziecie ładnie badać. Jak nie dołączycie do tego diety, na pewno nie. Tylko też trzeba zbalansować znowu, bo tak, każde ćwiczenie jest procesem katabolicznym. Ja może powiem, mamy dwa typy procesów. Anaboliczny, kataboliczny. Anaboliczny buduje, kataboliczny składa. Cokolwiek robicie, to jest katabolizm. Więc tu trzeba zbalansować. Dobrze? Ja bym proponował, to zależy od wieku, ale naprawdę zwiększyć dość dużo. No jeżeli będziemy jedli białko, to będziemy mieli z czego to białko później zużywać. Tylko tu trzeba dopasować jeszcze do poziomu nerek. Żeby za dużo tego białka nie jeść, bo będzie za dużo obciążenia na nerki. Ale to też naprawdę za chwilę będzie czuć w urynie. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze wrócę do tych witamin. D i E. Balans płynów ustrojowych. Teraz tak. A, C, E i B. Regulacja temperatury. Dlatego brać to w czasie treningu. No bo nie będziemy się przegrzewać. Wszystkie procesy te, na przykład jeżeli chcecie Państwo, o, taka porada, rzucić szybciej wagę, wziąć sobie aspirynę przed treningiem. Będziecie się pocić niesamowicie. Tylko tak, aspiryna ma w zasadzie trzy pożądane efekty. Przede wszystkim to jest, spowoduje obniżenie działania prostaglandyn, czyli stany zapalne, nie będziecie nic czuli. Dwa, podnosi temperaturę, a trzy, podobno wpływa na lepiej na układ krwionośny. Więc można tą aspirynę wziąć. Utlenianie komórkowe, B12, B6 i regulacja hormonalna, witamina B12, witamina A. Czyli widzicie Państwo, że w sumie skupiamy się wokół paru tych witamin i nic więcej w zasadzie nie trzeba brać. To odpuścimy. No dobrze, stay fit and lose proper nutrients. Proszę Państwa, jeszcze podsumowując ten cały wykład, reasumując. Dlaczego Nordic Walking? Bo publikacje wykazały, to nie jest mój wymysł, moje publikacje też między innymi, że Nordic Walking działa lepiej niż chodzenie, jeżdżenie na rowerze czy bieganie. Pierwszy punkt. Dwa. Czynnik zadowolenia życia. Macie Państwo, wychodzicie do lasu, możecie wyjść z towarzystwa, możecie wyjść sami. To jest bardzo ważne. Ten czynnik stresu w czasie treningu. Trening nie powinien być związany z stresem. Jeżeli trening jest związany ze stresem, trzeba to wyrzucić od razu do śmietnika. To nie ma sensu. Następna rzecz. Pomoc przy Nordic Walking. Znaczy najpierw czego nie brać? Tego nie brać? Pomorski stołowy. Pomorski najlepszy. Tak? Tak. To niech zostanie na tym stole. Tego na pewno nie brać. Natomiast proszę Państwa, wziąć sobie, no przejść na dietę, no powiedzmy, no karbohydrat, czyli jakiś makaron, spaghetti czy coś tam, jakieś wołowiny. To też nie jest prawo, że trzeba jeść cały czas białe mięso, czyli kurę. A można sobie zgrillować, nie zgrillować, jakieś karczochy, nie karczochy, do tego proszę Państwa dodać. Ja w sumie, to jest obrzydliwe tak naprawdę, ale już nie da jeść, ale jak chce się ładnie wyglądać, to trzeba walczyć. Żadnych sosów serowych, no po prostu trzeba ściąć, ale mówię uczciwie, raz w tygodniu możecie sobie wziąć kawałek pizzy dla szczęścia, że wam się od razu humor wam się poprawi, wtedy naprawdę się będziecie lepiej czuli. A poza tym, od czasu do czasu ten metabolizm musimy go popchnąć. Czyli musimy dostarczyć tłuszczu, żeby te enzymy, które trawią tłuszcz, one się po prostu uruchomiły. Bo jeżeli nie będziemy go dostarczać, to zaczniemy wpadać w depresję. Tak się właśnie taką dietę, że przez 6 dni w tygodniu ta dieta jest właściwie odcięta o węglowodany, a on jeden dzień w tygodniu po prostu ładuje się maksymalnie. Dokładnie. Węglowodanami jeszcze bardziej przyspieszy. Dokładnie, to tak się robi. No tak to jest. Jedną rzecz, proszę Państwa, ja kiedy wykładałem swego czasu, to było 2-3 miesiące temu, w Katowicach, tam z kulturystami, ja powiedziałem, żeby nigdy nie jeść w McDonaldzie, tam jeden się przyznał, że on je. Tak, ale on je właśnie, żeby się doładować tym tłuszczem, to raz, tylko on to robi raz na jakiś czas. Natomiast broń Panie Boże, to jest tak świnia, chyba pod walc włożone, to zmielone wszystko, nie wiadomo co tam jeszcze jest, papier toaletowy i tak dalej. W ogóle tego nie tykać, proszę Państwa, mięso jest najlepiej kupić. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze to już na koniec dygresja. Proszę Państwa, zwróciliście uwagę, że wszyscy są teraz więksi? W ogóle, nie? od naszych lat, a wiecie dlaczego? Bo wszystkie świnie się teraz krają klenbuterolem. I my ten klenbuterol jemy tak naprawdę. My w definicji jesteśmy i tak już naładowani świnami. To jest taki pre-steroid, bym tak powiedział. Ale tak, Adre, proszę Państwa, dietę zbalansować na warzywno-mięsną, dość dużo warzyw jeść.
sosy serowe, wek, tutaj było śniadanie, dzisiaj też tak patrzyłem, to był ser. Podziękować za ten ser. Jeść bardzo duże śniadania. Bardzo duże. To się można tak najeść, żeby leżeć jak pyton przez 2 godziny. Potem, proszę Państwa, wziąć te kije, mówię uczciwie, wziąć kije, iść w las, zjeść sobie lekki lunch i bardzo małą kolację. I ja Państwu gwarantuję, że za 2 miesiące Państwo będziecie o 10% lepiej wyglądać niż teraz. Dziękuję bardzo. To zapraszam na serek. Jak są jakieś pytania, proszę bardzo, ja bardzo chętnie będę odpowiadał. Ja mam pytanie, czy są jakieś publikacje dotyczące skuteczności działania BCA? Tak. Bo ja nigdzie nie znalazłem, szperając w sieci. Tak. Bardzo dużo jest. Tak. To może mi Pan swój e-mail podać, to ja Panu wyślę. Bardzo chętnie. Co? Jakieś następne pytania? Odpowiadam na wszystkie pytania oprócz mojego wieku. Nie, no bo mnie trochę ten batonik przerazi. Ja tam mimo słabego wzroku dopatrzyłam się składu i powiem szczerze, że w tym składzie chyba tam niewiele zdrowego jest. Wie pan co, to jest tak, ja w ogóle nie przeczytałem, bo nie mam kolorów. Bo tam jest na przykład coś takiego, co się nazywa biała czekolada. Wiemy wszyscy, że biała czekolada jest po prostu zwykłą trucizną, tak? Tam nie, jest... właśnie nie, okazuje się, że... Tam jest gluten, to jest bardzo smaczny. Zawsze. Tłuszcz kakaowy. Wszystkie odżywki, powiem tak. Ale tłuszcz i cukier to już niekoniecznie. Tak, ale tego nie jemy na coś. To jest bomba, to jest doładowanie się w czasie treningu, jak pani naprawdę ma duże obciążenie. No ale ja jem to co dzień. Co pan przecież? Ja jadę samochodem tabliczkę czekoladową. No to bardzo dobrze, to wtedy pan akurat może ma zaoszczędzić na obiedzie. No nie. Widzi pan, bo tu jest jeszcze czynnik metabolizmu. Pan może mieć całki, ja będę to ja i ja za chwilę będę ważył 100 kg. Ja proszę państwa tak się przyznam. Ma pan 2 czynniki metabolizmu. To jest mąż, to jest żona. Jesteśmy na przeciwległych biegunach. No, ale to tak jest. Ja swego czasu, ja byłem 5 w świecie w trójboju siłowym i ważyłem wtedy 82 kilo. Po skończeniu swojej kariery zawodowej ważyłem 102 kilo. Później się ożeniłem, ważyłem 105 kilo. Później jak żona na mnie popatrzyła, to ważyłem 82 kilo. Później pojechaliśmy do Korei i żona powiedziała, że zabierze mnie na dyskotekę, ale jak będę dobrze wyglądał, więc ważyłem 73 kilo. No można. Ale to proszę Państwa, to jest po prostu użycie tego, co ja mówię. To jest kwestia tego, że się dobiera odpowiednią dietę i odpowiednie obciążenia. No teraz ważę 80 chyba, 2, 3, 3. I proszę Państwa, to można zrobić, to nie jest taki problem. No to trzeba wiedzieć po prostu, jakie się ma priorytety. Ja mam jedno pytanie. Bardzo wiele kobiet pyta właśnie o obwód pasa, tak? Bo tam się odkłada ten tłuszcz. Sporo osób tam ma problemy z wałkiem tłuszczowym na grzbiecie. Czyli krótka szyja. Dolny garb się robi, tak, czyli ten ale to jest... garbik tłuszczowy, tak. To jest genetyka, tu się nic nie wymyśli, no dietę, no tylko można to, no najłatwiej operacja plastyczna, to mówię uczciwie, ale tutaj druga strona medalu. Zaakceptować siebie. Proszę Państwa, ja mówię uczciwie, no nie mierzyć się, no nie chcieć się równać, no powiedzmy, a widzieliście, bo tak nam pokazują Hollywood, nie? Znaczy zacznijmy może od tutaj, od naszej tutaj strony. Pokazują, wyszła jakaś taka Joanna Moro, która niby śpiewa, jak zaśpiewała w Opolu, to ja mało nie spadłem z krzesła. I to jest cały czas to samo. Później nam pokazuje, jak... Ja tutaj była. Nie, to widziałem, tak? Pomijając to, zobaczymy ją za parę lat. I teraz tak, nam pokazują Hollywood, pokazują, jest jakaś piękna... A Państwo widzieliście tą, jak ją, widzieli Bardot, jak ona wyglądała? To wszystko, jak była młoda, nie? Proszę Państwa, no tak, ale oni mają straszne pieniądze, pompują w siebie niesamowite pieniądze, operacje plastyczne też nie pomaga, ale jedna rzecz, której nie zrobią, żaden z nich nie ruszy tyłka. Ci, którzy naprawdę się ruszają, jakoś wyglądają, no był ten nieszczęśliwy Patrick Swayze, który umarł, on bardzo dobrze się trzymał do końca życia, ale on cały czas coś tam trenował.
Więc ci, którzy naprawdę coś tam robią, ten sport, sportem, no, procesu starzenia się nie zatrzymamy całkiem, ale go na pewno spowolnimy, a chyba w procesie starzenia jest najważniejsze to, żebyśmy my się mentalnie dobrze czuli. To jest to, ale nasz umysł, to co my sobie w głowie wyobrazimy, to naprawdę ma później przełożenie na to, jak my wyglądamy. To jakoś to działa, nie wiem jak, na to nie ma dowodów, ale wtedy zaczynamy inaczej jeść, inaczej, inne jedzenie nam się zaczyna smakować, inaczej się zachowywać, całkiem zmieniamy styl życia. Więc to tu jest cały pies pogrzebany. To nie jest nawiązanie do mentalności. Nie, to nie ma nic wspólnego z mentalnością, to jest po prostu, ja powtarzam, to jest zdrowotna jakość życia. Państwo się musicie z tym. Macie, znaleźliście Państwo sobie niszę w tym Nordic Walking. To jest bardzo fajnym sportem. Ja na Guinnessie. Piękne otoczenie. Towarzystwo też jest bardzo miłe i to uważam wykorzystać w pełni. Połączyć to z tą dietą, połączyć to z tym ruchem i macie Państwo naprawdę bardzo fajną aktywność fizyczną, która na wiele lat Wam pomoże utrzymać lepszy stan zdrowia. Kończymy? Dziękujemy.